Sobota, weekendzik, więc mamy, słuchajcie, język angielski, piłkarski, football English. I dzisiaj podzielę się z Wami moją wiedzą, moją pasją i tym, jak ja nauczam moich podopiecznych języka angielskiego, zarówno piłkarskiego football English, jak i everyday English. Znacie takiego piłkarza jak Thomas Müller, ja nie znam niemieckiego, ale tutaj mam taki tekścik, za chwilkę Wam o nim opowiem. Po niemiecku to jest Raumdeuter? Nie wiem, czy tak się mówi poprawnie po niemiecku, ale po angielsku to jest The Space Interpreter, czyli zawodnik, który bardzo dobrze czyta, interpretuje wolną przestrzeń w piłce nożnej. Słuchajcie, wczoraj na moim językowym fanpage'u Język Angielski Piłkarski na Facebooku wrzuciłem tekst, który Wam teraz przeczytam po polsku. Możecie się sprawdzić, zanim posłuchacie dalej. Posłuchajcie tego tekstu o Müllerze. Czyli dzisiaj generalnie mamy znanego piłkarza, Thomas Müller. He's got great numbers, ma niesamowite liczby, statystyki. 107 goals and about 120 statistics, assists. 107 chyba goli, czy assist, albo na odwrót, czy 120 bramek i lub assist. Czyli generalnie he's got great numbers, he's got amazing, remarkable numbers, ma niesamowite liczby, asysty i bramki. I dzisiaj Wam pokażę, krótkich przygotowałem na bazie materiału ze strony Bundesliga.com po angielsku, przygotowałem 6 linijek, przeczytam może, żeby nie przedłużać, odnosząc się do Müllera. Müller jest królem asyst i jest zawodnikiem, który szybko myśli. On bazuje na przewidywaniu gry i czytaniu gry. Z całą pewnością on nie waha się podejmować ryzyka. On dojrzał do roli gwiazdy. Dodatkowo trudno jest złapać go na spalonym. Finalnie jego gra pozycyjna jest niesamowita i on jest zawsze blisko linii spalonego. Słuchajcie, to jest niesamowity ładunek energetyczny, językowy i w ogóle nie wiem, jak to nazwać, ponieważ celowo stworzyłem taki tekstik króciutki, który składa się both. It consists of everyday English and it consists of football English. Tu macie wplecione zdanka zarówno z języka angielskiego codziennego, jak i piłkarskiego. Popatrzcie, pójdźmy krok po kroku, step by step. Odnosząc się do Müllera i z tego tekstu, ja to zasłyszałem od prawdziwego Anglika, wziąłem to do tych materiałów, ale mamy różne opcje. W tym tekście było speaking of Müller. Patrzcie, speaking of. Jak zawsze przypominam, że ten tekst polski i angielski będzie na moim blogu w linku pod tym filmikiem, więc możecie sobie to przeczytać, później wziąć do swoich notatek. Ale speaking of Müller, i teraz tak, Müller jest królem asyst, he's the assist king i jest zawodnikiem, który szybko myśli. I patrzcie, większość osób powie and he is a player who thinks quickly, albo he thinks quickly, ale w tym tekście, którego słuchałem, prawdziwy angielski tekst było a quick thinker. Słuchajcie, o zawodniku, który szybko myśli na boisku, można powiedzieć he's a quick thinker on the pitch. Quick thinker. Patrzcie, jak można uczyć się takich małych zagwozdek, które no, przyspieszają nasz angielski. Zamiast mówić pełnym zdaniem, że he thinks quickly on the pitch, można powiedzieć he's a quick thinker. Quick thinker. Quick thinker. Takie małe anglojęzyczne ciekawostki, które po prostu sprawiają, że wskakujemy na o wiele wyższy poziom językowy. Czyli odnosząc się do Müllera, Müller jest królem asyst i jest zawodnikiem, który szybko myśli. Speaking of Müller, Müller is the assist king and he is a quick thinker. O wiele krótsza wersja niż w języku polskim. Czyli mamy język angielski codzienny, everyday English, speaking of, no bo możecie powiedzieć odnosząc się do Cornela, speaking of Cornel, odnosząc się do tego meczu, speaking of the match, odnosząc się do tego trenera, speaking of the coach. A później mamy he's a quick thinker. I każdy zawodnik, nie wiem, zawodnik, który dobrze czyta grę, który dobrze, tak jak Müller. Müller is a quick thinker. Zdanko drugie. On bazuje na przewidywaniu gry i czytaniu gry. Moi językowi podopieczni, z którymi mamy indywidualne treningi, doskonale wiedzą, że takie zdanko można powiedzieć na ileś tam sposobów. Ale z tego, który przygotowałem dla Was, z tego programiku, wziąłem coś naprawdę na najwyższym językowym poziomie. Jest takie wyrażonko jak thrive on, też o tym pisałem na moim fanpage'u język angielski piłkarski na Facebooku. Czyli patrzcie, on bazuje na przewidywaniu i czytaniu gry. Przewidywanie po angielsku anticipation, czytanie gry, reading the game. Czyli he thrives on reading the game. Czyli patrzcie, z dwóch linii jak raptem macie trzy wyrażonka, dwa z zakresu football English, czyli to jest na przykład quick thinker, zawodnik, który szybko myśli, i thrive on, bazować on, a z języka angielskiego codziennego macie speaking of, odnosząc się do. Dwie linijki, trzy petardy językowe. Po co? Po to, ażeby upiększyć wasz angielski.
żeby nie mówić When I speak about Miller, I think that. Kiedy mówię o Millerze, myślę, że. Po co? Nauczcie się speaking of Miller. Odnosząc się do Millera. Można być in terms of Miller, concerning Miller, regarding Miller. Patrzcie, ja generalnie rzucam jak po prostu, jak nie wiem, z kieszeni jakbym wyrzucał jakieś karty. Pyk, 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 pyk. Ale ja to na bazie kilkunastu lat mam wytrenowane, więc chodzi mi o to, żebyście też poszli w tym kierunku. Step by step, każdy w swoim tempie. Natomiast konkluzja jest taka, że możecie znacznie przyspieszyć naukę swojego angielskiego, jeżeli wiecie jak to robić i używacie takich właśnie wyrażonek. Zdanko nawet zdanie numer 3. Z całą pewnością on nie waha się podejmować ryzyka. No słuchajcie, z całą pewnością, no to na przykład możemy użyć for sure. Nie for sure, for sure. Ewentualnie surely, certainly. Mamy różne opcje. W tym tekście akurat było for sure. Jak powiedzieć on nie waha się? Słuchajcie, najpierw powiem o takim wyrażonku. Czasem jak gdzieś, nie wiem, mam jakieś międzynarodowe maile i piszę do kogoś w przypadku jakichkolwiek pytań, nie wahaj się do mnie napisać, skontaktować się ze mną. To jest utarty zwrot. In case of any questions, don't hesitate to contact me. Don't hesitate to contact me. Czyli patrzcie, hesitate to, wahać się. Czyli jeżeli z całą pewnością on nie waha się, for sure, he doesn't hesitate to. Czemu doesn't? Mówiłem o tym, zostałem w domu i uczył angielskiego z Cornelem, to już mamy tam chyba 19 części, że po he mamy doesn't. Mamy ja nie waham się, I don't hesitate. Ona nie waha się, on nie waha się, she, he doesn't hesitate. Czyli for sure, he doesn't hesitate to take risk. Podejmować ryzyko, take risk. He's a risk taker. Jest zawodnikiem, który podejmuje ryzyko. Patrzcie, jakie zdanko. For sure, he doesn't hesitate to take risk. Patrzcie, jak ja przygotowuję dla Was te materiały. Sam dla siebie, those who teach learn twice. Ci, którzy nauczają, uczą się podwójnie. Ja kocham to, co robię, ja uwielbiam nauczać i wtedy sam się uczę. Dla mnie to jest pełna przyjemność. Ale jak się przygotowuję albo robię takie rzeczy, to ja to zdanko, nie patrząc się tam, już pamiętam na pamięć to. For sure, he doesn't hesitate to take risk. Uwierzcie mi, to nie jest tak, że ja przygotowuję się do tego, że ja na pamięć się uczę godzinę. Nie, ja chcę być kreatywny. I want to be creative. I want to think outside the box. Chcę myśleć nieszablonowo. Chcę się z Wami dzielić pasją. I tak właśnie wygląda nauka. Patrzcie, czynniki z zakresu angielskiego codziennego. Speaking of, odnosząc się do. For sure, z całą pewnością. Pięknie można rozpocząć zdanko. Albo don't hesitate, nie wahaj się. Z zakresu angielskiego piłkarskiego. The assist king, albo the king of assist, król assist. Quick thinker, szybko myśli. Thrive on, bazuje on. Take risk, podejmować ryzyko. No niesamowita wiedza, niesamowita, tylko używajcie to. Ok? Zdanko nawet, sentence number four, zdanie numer 4, będzie łatwiej. On dojrzał do roli gwiazdy. Słuchajcie, teraz matura, mature, jest dojrzały, słówko w ogóle matura, to pochodzi od mature po angielsku, to jest dojrzały. Słuchajcie, on dojrzał do roli gwiazdy, to jest he's matured into a star. To jest he has matured into a star. I znowu, w ostatnich dwóch odcinkach zostań w domu jutrze angielskiego, poniedziałki lub wtorki, mówię o czasowniku have. Właśnie o tym he has matured będę mówił w kolejnym tygodniu, w poniedziałek albo we wtorek. W kolejnej części zostań w domu i ucz się angielskiego z Cornelem. Stay home or stay at home and learn English with Cornel. Słuchajcie, he's matured into a star. Ale nie musicie tego się uczyć krok po kroku, w sensie takim gramatycznym szkolnym. Uczcie się krok po kroku, ale nie w szkolnej wersji. Nauczcie się całego wyrażenia he's matured into. He's matured into. Tu mamy on dojrzał do roli gwiazdy. He's matured into a star. Ale możemy powiedzieć on dojrzał do roli lidera. He's matured into a leader. On dojrzał do roli kapitana. He's matured into a captain. O mężczyźnie powiemy on dojrzał do roli ojca. He's matured into a father. Patrzcie, ona dojrzała do roli mamy. Matki mamy. She's matured into a mother. Czyli mamy he's matured into i tylko wstawiamy do jakiej roli. No pięknie. Easy peasy lemon squeezy. English is easy peasy lemon squeezy. Piąte zdanko, bo jest 6. I znowu, połączenie angielskiego piłkarskiego z codziennym. Dodatkowo, trudno jest złapać go na spalonym. No i znowu, łapać zawodnika na spalonym to jest catch somebody offside, catch him offside. Ale patrzcie, dodatkowo, czyli mówicie, patrzcie, speaking of, odnosząc się do, później mieliśmy z całą pewnością, for sure. Teraz mamy in addition, dodatkowo. Drodzy, kochani maturzyści, już chyba była matura ustna z angielskiego, ale jak pięknie moglibyście się wypowiedzieć, macie jakieś zdanko, opowiedz mi o kimś tam, tak? Opowiedz mi o Cornelu. Speaking of Cornel, tak? A następnie, for sure,
z całą pewnością, in addition, dodatkowo, i za chwilę będzie jeszcze finally, finalnie, kończąc naszą rozmowę, naszą konwersację, może finally, ale dobra, wrócimy. Dodatkowo trudno jest złapać go na spalonym. Słuchajcie, in addition, it's difficult to catch him offside. In addition, it's difficult to catch him offside. Oczywiście, jak ktoś jest na wyższym poziomie językowym, wie, że zamiast in addition można powiedzieć additionally. Ewentualnie what's more, co więcej, moreover, ponadto, however, jednakże, patrzcie, ile mamy opcji. Ale dzisiaj uczymy się in addition. I patrzcie, trudno jest go złapać na spalonym. It's difficult to. Już wam mówiłem, nie uczymy się słówka difficult, trudny, easy, łatwy. Łatwo się uczyć angielskiego, it's easy to learn English. Trudno jest się uczyć niemieckiego, it's difficult to learn German. Interesującym jest czytanie książek, it's interesting to read books. Nudnym jest słuchanie Cornela, it's boring to listen to Cornel. Słuchajcie, patrzcie, słówka, ale wszystko, it's difficult to. I tu mamy catch him offside. It's difficult to catch him offside. Trudno jest go złapać na spalonym. I ostatnie zdanko, finalnie jego gra pozycyjna, opatrzcie, finalnie już mówiłem, finally, gra pozycyjna, positional play, jest niesamowita i on jest zawsze blisko linii spalonego. Finally, his positional play is remarkable and he's always close to the offside line. Słuchajcie, często mówimy, świetny to jest great, jasne, może być amazing, awesome, mamy magnificent, sensational. Ale w tym tekście, tak jak wam powtarzam, ja to wziąłem, zasłyszałem od prawdziwego Angola. I oni użyli słówka remarkable. Nie użyli great. To właśnie pokazuje, że musimy wychodzić, go out of the comfort zone. We have to go out of the comfort zone. Czemu ja często powtarzam te moje takie, nazwijmy to, slogany? English is easy peasy lemon squeezy. Go out of the comfort zone. You must swim with the sharks. No ja to powtarzam, bo to jest po prostu logiczne. Jeżeli nauczycie się tylko słówka great, świetnie, powiecie it's great, ale Angol może wam wywalić it's remarkable. No i jak krok po kroku, znowu, nie można tego się uczyć wszystkiego na raz, z czasem. Jeżeli znacie great, znacie amazing, znacie awesome, znacie magnificent, nauczcie się, albo terrific, nauczcie się teraz remarkable. Czyli patrzcie, finally, his positional play is remarkable. Z piłkarskiego angielskiego, positional play, gra pozycyjna. A później, and he's always close to the offside line. Wiecie, że Miller is always close to the offside line. Patrzcie, close to the offside line, czyli blisko linii spalonego. Ale znowu, close to, czyli język angielski codzienny. Na przykład, nie wiem, I live close to the church, mieszkam blisko kościoła. Albo I live close to the stadium, mieszkam blisko stadionu. Close to, znowu nie ma close, tylko close to, close to. No niesamowity ładunek językowy. Ja sobie kolorami zaznaczyłem, tak to też wrzucę w tym linku, który będzie pod spodem, pod tą analizą. Reasumując, znowu ostatnio powtarzam się w kółko. In conclusion, concluding, to sum up. Macie 6 linijek tekstu polskiego, przetłumaczony na język angielski. Celowo ja po swojemu to zmieniłem, wziąłem rzeczy, które usłyszałem w tym filmiku na stronie bundesliga.com, ale to zmieniłem, znaczy nie zmieniłem, przygotowałem taki skrócik na temat Müllera. I teraz możecie zarówno to obejrzeć, możecie, oczywiście link do tego filmiku też będzie na moim blogu, że możecie sobie obejrzeć cały 4-minutowy filmik o nim. The Assist King, about the Assist King, filmik o królu Assist. Ale pamiętajcie, reasumując, chciałbym, żebyście po tym treningu byli w stanie używać wyrażonych z zakresu codziennego angielskiego. Speaking of, odnosząc się do, for sure, z całą pewnością, in addition, dodatkowo, finally, finalnie, don't hesitate, to, nie wahaj się czegoś, remarkable, niesamowity, tak? Natomiast z piłkarskiego, quick thinker o zawodniku, który szybko myśli na boisku, thrive on, bazować on, na, przepraszam, dojrzeć do roli, he's matured into, tak, mieliśmy, złapać kogoś na spalonym, catch somebody offside, mieliśmy również close to the offside line, no piłkarski, angielski codzienny, to jest właśnie to. To jest niesamowita moc, kiedy łączymy przyjemne z pożytecznym, kiedy uczymy się naszego angielskiego piłkarskiego, ale wplatamy w to angielski codzienny. No tak się bawimy językiem, patrzcie jakie to jest kreatywne. Ja ten filmik obejrzałem sobie tak przypadkowo i mówię, o, zrobimy filmik na ten temat. No i macie, kolejna porcja językowa. Czy skorzystacie? Jak zawsze, dzisiaj zadałem pytanie jednej z moich językowych podopiecznych, żeby powiedziała mi zdanko ze słówkiem time, czas. Bo wiecie, u mnie w kółko powtarzam to, nie ma słówka czas. I wiecie co powiedziała? Powiedziała I have a lot of time. Mam dużo czasu. A większość ludzi mówi I have no time. Nie mam czasu. Dlaczego? Konkluzja jest prosta. Everything is a matter of time. Everything is a matter of choice. Sorry. Wszystko jest kwestią wyboru. Jeżeli nie masz czasu na coś, oznacza to, że wybierasz czas swój cenny na coś innego. A czas i tak upłynie.
Więc jeżeli chcecie spędzać czas nauką języka angielskiego, chcecie się rozwijać językowo, gorąco Was zapraszam. To jest właśnie kolejna część Football English, który dzisiaj zmieszałem z Everyday English. So, speaking of Cornel's channel on YouTube, stay tuned, follow me, czyli odnosząc się do kanału Cornela Językowego na YouTubie, bądźcie cały czas na bieżąco, podążajcie, subskrybujcie, bawimy się językowo, rozwijamy się jak bestie. See you guys!